Good evening. Dobry wieczór. Good evening. Dobry wieczór. I want to thank the brothers, sisters, and Catholics for allowing me to address you from the Word. Dziękuję wam bardzo, bracia i siostry tutaj w Katowicach, że mogę między wami podzielić się Bożym Słowem. And tonight I'm addressing you. This talk is for believers in the Lord Jesus. Dzisiaj chciałem wam zaadresować takie słowo, które jest skierowane do wierzących. So let's open our Bibles to Romans chapter 8. Otwórzmy nasze Biblię na liście do Rzymian, rozdział 8. Przeczytamy najpierw wiersze 18 i 19. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. So my subject is the revelation of the glory of God. Moim tematem dzisiaj jest objawienie chwały Boga. And actually this word revelation occurs six times in the book of Romans. W liście do Rzymian to słowo objawienie wymienione jest sześć razy. It's the same word that's used for our last book in the Bible. To jest ta sama nazwa, którą odnosimy do ostatniej księgi Biblii, objawienie. And even though the word occurs six times in Romans, it occurs in four different occasions or subjects. Ale jeżeli nawet sześć razy wymienione jest to słowo w liście do Rzymian, to w czterech różnych znaczeniach albo kontekstach. So the first one is the revelation of the wrath of God. You have it in the early chapters of Romans. W początkowych rozdziałach tego listu to objawienie odnosi się do gniewu Bożego. And we also see there the revelation of the righteousness of God. A potem również to słowo odnosi się do objawienia sprawiedliwości Bożej. That deals with the subject of justification. A potem odnośnie usprawiedliwienia, objawienie odnośnie usprawiedliwienia. So the revelation of the wrath of God shows us as being sinners. Czyli ten pierwszy aspekt, objawienie gniewu Bożego, pokazuje nas jako grzeszników. And so the revelation of the righteousness of God shows God's provision for us who are sinners. Objawienie sprawiedliwości Bożej pokazuje ten znaczenie planu Bożego w stosunku do nas, albo wyroków Bożych. And these two subjects run basically for the first five chapters of Romans. Dwa aspekty objawienia odnoszą się do pierwszych, albo znajdujemy je w pierwszych pięciu rozdziałach tego listu. And the middle of chapter 5 of Romans till the end of chapter 8. W połowie rozdziału 5 aż do rozdziału 8 we get how the Christian can live, how we can have victory now that we are saved. Pokazane jest życie chrześcijanina. Jak chrześcijanin powinien żyć, żeby żyć zwycięskim życiem. And the climax of that is here in chapter 8. I punktem szczytowym tutaj jest ten 8 rozdział. Our ultimate victory. Takie doskonałe zwycięstwo, całkowite. The fourth time occasion we get the word revelation is in chapter 16. Czwarty raz to słowo objawienie znajduje się w 16 rozdziale potem. The revelation of the mystery of God, but Paul doesn't really unfold that. Objawienie tajemnicy Bożej. So, tonight we're going to look at the revelation of the glory of God. Więc dzisiaj zajmujemy się objawieniem chwały Bożej. Here in chapter 8, w 8 rozdziale tutaj.
And you know, it's amazing how much we get the Holy Spirit mentioned in this chapter 8. Zdumiewające jest to, jak wiele na temat Ducha Świętego znajdujemy tutaj w 8 rozdziale. Yeah. You know, when we read chapter 7, we see the struggle that someone who is of the law is experiencing. W 7 rozdziale punkt ciężkości jest położony na tą walkę, którą człowiek musi uporać się z tym wszystkim, co niedobre jest. It's all I and me and I. To odnosi się do mnie, ja, moje ego. And there's no mention of the Holy Spirit. There's no. Tam nie ma mowy odnośnie zwycięstwa czy uwolnienia odnośnie Ducha Świętego. And then it ends in verse 24. I potem ten rozdział kończy się wierszem, który w 24 wersecie czytamy, where he says, Paul says, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Apostoł Paweł mówi, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? And notice, not what will deliver me from this body of death, but who will deliver me from this body of death? Nie jest napisane, apostoł Paweł nie mówi, co mnie wybawi, ale kto mnie wybawi. And we see in verse 25 that it's Jesus Christ. I w 25 wersecie następnym widzimy, że to jest Jezus Chrystus. And so like I said, now when we move into chapter 8, the Holy Spirit is everywhere in the chapter. I kiedy przenosimy się do 8 rozdziału, to widzimy Ducha Świętego wszędzie, właściwie rozlanego w tym rozdziale. Jest wszędzie. Paul mentions the Holy Spirit 18 times. 18 razy apostoł Paweł w 8 rozdziale wspomina o sobie. Now, your translation may be a little different. Some translations. Możliwe, że niektóre, że w naszym tłumaczeniu będzie to inna liczba. But, well, I counted it in the English Derby Bible. It was 18. That's good enough for me. Ale ja to sprawdziłem u siebie w Biblii Darbiego angielskiej i 18 razy było. But the point is that the Holy Spirit is really front and center in chapter 18. Ale chcę podkreślić to, że Duch Święty jest taką centralną postacią. Because he's presented as the power or as our deliverer now. Ponieważ on jest, Duch Święty jest przedstawiony jako moc, jako ten, który nas wybawia. But not only as our deliverer now over the flesh, but ultimately our final deliverance, the resurrection of our body. Nie tylko wybawia nas dzisiaj, teraz, ale odnosi się do takiego docelowego naszego uwolnienia, kiedy zostaniemy uwolnieni od naszych ciał. So, if we look at chapter 8, verse 11, jeżeli popatrzylibyśmy do 11 wersetu 8 rozdziału, we find there the ultimate answer to that question we saw in chapter 7, verse 24. Znajdujemy odpowiedź na to pytanie, które zostało zadane w 7 rozdziale, 24 werset. It was the work of the Lord Jesus, but in verse 11 we see something else as well. W 11 wersecie znajdujemy coś takiego, coś jeszcze. Do you want to read verse 11, Brother Peter? A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. So we see here that it's the Holy Spirit who raised Christ from the dead will raise our mortal bodies, will raise us from the dead. Więc jest tutaj powiedziane tak. Duch Święty, który wzbudził Pana Jezusa, wzbudzi również nasze ciało. This Holy Spirit who now dwells in us. Ten Duch Święty, który mieszka w nas teraz. And notice that expression, our mortal bodies. Zwróćcie na to określenie tutaj. Nasze śmiertelne ciało. I'm going to look at that a little bit in chapter 8 and also 1 Corinthians 15. W 8 rozdziale jest to użyte takie słowo, ale również w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział. It means that presently our bodies are subject to death. Dzisiaj nasze ciała są podlegają śmierci. So as we move down into the chapter, we see in verse 17, Paul says that we are heirs with Christ.
I idąc dalej później w tym 8 rozdziale, to w 17 wersecie czytamy, że jesteśmy dziedzicami Chrystusa. That we suffer with Christ. Że cierpimy z Chrystusem. And that we'll be glorified with Christ. I że będziemy uwielbieni również z Chrystusem. Those three things are the, actually the order of the Christian life. Tu są trzy rzeczy, trzy punkty wymienione i to jest pewien porządek chrześcijańskiego życia. We are heirs, that is, we have this promise we're going to receive something. Jesteśmy współdziedzicami, jesteśmy dziedzicami, czyli mamy obietnicę, że coś otrzymamy. But presently is the time of suffering. Ale dzisiaj jesteśmy w okresie cierpień. But what lays before us is also a glorification. Ale to, co leży przed nami, to jest bycie uwielbionymi, uwielbienie w Chrystusie. Yeah. It's really important as Christians that we really lay hold of those things. To jest bardzo ważne w życiu chrześcijańskim, żeby się uchwycić tego. Because there's a lot of theology out there, like if we are saved, we don't have any more troubles or sorrows or sufferings. Ponieważ jest wiele teologii takich, które mówią, że jeżeli uwierzymy, jeżeli zbawieni jesteśmy, to nie będziemy mieli cierpień, ani chorób, ani nic z tych rzeczy. Can you conclude this verse for me from John 16, of the Lord Jesus. In the world you shall have. Czy możecie dokończyć to z Ewangelii Jana 16, że w John 16? Yeah, the very end of John 16. Na koniec 16 rozdziału Ewangelii Jana, że w Chrystusie. In the world you shall have. W świecie będziecie mieć co? Money. Napisane jest tam, że będziecie mieli dużo pieniędzy, będziecie zdrowi zawsze? Nie jest tak. Czy możecie odpowiedzieć na to? Czy obietnice, czy jeżeli Pan Jezus modli się w tym w Ewangelii Jana mówi, czy obiecuje nam, że będziemy bez chorób, bez problemów? Okay, I hope them all. Tribulation. Okay, trials. Nie, mówi, że mamy ufać, ponieważ będzie ucisk, będzie i prześladowanie. That's now. So in case you haven't already discovered. My tego doświadczamy dzisiaj. Może zauważyliśmy cię. So we move now down to our verse 18 and 19. Przechodzimy teraz do tych naszych wersetów 18 i 19. Paul says that the sufferings of the present time are not worthy even to be compared with the glory that will be revealed in us. Apostoł Paweł mówi tak, że te cierpienia teraźniejszego czasu to nawet nie mogą być porównane z tym, co nas po prostu czeka kiedyś. Actually, there's two revelations here. There's a revelation in verse 18 and there's a revelation in verse 19. Tu są opisane dwa rodzaje objawienia. Objawienie w 18 wersecie i objawienie w 19 wersecie. And this revelation of glory, the first one, concerns us, the believers. To objawienie chwały odnosi się do nas, ludzi wierzących. And there's a revelation of glory that is connected with the world that follows that. Ale objawienie chwały dotyczy również świata. To jest jakby konsekwencja. So we'll look at the first one. Więc popatrzymy na pierwsze najpierw. That this present suffering is not worthy to be compared to the glory that will be revealed to us. Czyli to cierpienie, które mamy teraz, nie może być nawet porównanie z tą chwałą, która nadejdzie, będzie nas dotyczyła. Yeah. Now, I don't know, Peter, what is in the Polish Bible, but does it have in us or to us the revelation that nam objawić? Which is to be revealed us. Revealed to us or in us? Us. Just us, yeah. Okay. That, because the... Or to us. Yeah, to us, that's correct. Unfortunately, the English Bible says in us. Niestety, angielska Biblia mówi, która ma się objawić w nas. But what it means is in regard to us.
Ale odnośnie, powinno być to przetłumaczone w odniesieniu do nas, nam. There's a glory that's coming with respect to us, that a glory that concerns us. Czyli objawi się chwała, która nas dotyczy. That's distinct from the glory that will be revealed to the world. To jest różnica, gdybyśmy porównali to z chwałą, która się objawi światu. It's distinct, but it's connected. To jest różna chwała, ale one są powiązane ze sobą, ale to są różne rzeczy. Because the glory that will be revealed to the world cannot be revealed until that glory that concerns us is first revealed. Czyli najpierw objawi się chwała, która nas dotyczy, a dopiero potem chwałę Bożą zobaczy później świat. And I'll show you a couple of verses. We'll turn to Philippians. Pokażę wam kilka wersetów. Możemy otworzyć list do Filipian. Chapter 3. Trzeci rozdział. We can read verse 20 and 21. 20 i 21 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. You see that, that the Lord Jesus will come. Więc widzimy tutaj, że Pan Jezus nadejdzie, przyjdzie. And he will transform our lowly body. I przemieni nasze znikome ciała, that it may be conformed to his glorious body. Które przemienione zostaną w chwalebne ciało. But notice the next part, it says according to the working by which he's able even to subdue all things to himself. Ale zwróćcie uwagę, co jest dalej mowa o tym, że tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. So, when the Lord Jesus comes, after we are glorified, he will subject and bring the world under his submission to his lordship. Więc kiedy Pan Jezus przyjdzie, my zostaniemy uwielbieni, a potem wszystko poddane zostanie Panu. By his power he will do this to the world. Przez swoją moc, Bożą moc, on to uczyni. But the point here is that before he does that, he exerts that power toward us. Ale myśl jest tutaj taka, że zanim on to uczyni, to objawienie w stosunku do świata, to zrobi to najpierw w stosunku do nas, ludzi wierzących. To objawienie chwały. The first exertion or the first wave of that power will be towards the church. Czyli ta pierwsza fala objawienia chwały odnosiła się będzie do kościoła, do ludzi wierzących. And then the glory of the Lord will cover the earth as the waters cover the sea. A potem ta chwała Boża ogarnie ziemię tak jak the waters cover the sea. Jak wody ogarniają ziemię. Yeah. So another verse is Colossians chapter 3. Inny wiersz, inny przykład, trzeci rozdział listu do Kolosan. And we'll read Peter verse 3 to 4. Trzeci i czwarty wiersz. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. So, when Christ appears in glory, we will appear in glory with Him. Kiedy Pan Jezus, Chrystus objawi się w chwale tutaj, to my objawimy się również z Nim. Because He first has come for us, as the rapture, He will come for us. Ponieważ w pierwszej kolejności On przyjdzie dla nas, to jest pochwycenie. And then when He's revealed to the world in glory, we will be revealed in that glory with Him. A potem, kiedy On objawi się tutaj światu, to my będziemy razem z Nim, już uwielbieni w chwale. So, let's go back to chapter 8. Wracamy do ósmego rozdziału listu do Rzymian. So, the first revelation of glory here is the glory that will be revealed
connected with us, toward us. Czyli to pierwsze objawienie chwały tutaj, rozumiemy, że odnosi się do nas, dotyczy nas. But then Paul says in verse 19, a potem apostoł Paweł w 19 wierszu mówi, for the whole earnest expectation of creation is waiting for the revealing of the sons of God. O oczekiwaniu, pewnym oczekiwaniu całego stworzenia co do objawienia synów Bożych. Now, it does so unconsciously, it doesn't know that. Like the world doesn't know that it's eagerly waiting for our revelation of glory. To stworzenie świat o tym nie wie, że oczekuje tego objawienia chwały Bożej. Because what Paul's talking about here is not just people, but even the animal kingdom, the whole creation. Bo tutaj Paweł nie tylko ma na myśli ludzi, ale również stworzenie całe. Because the whole creation, because of man's fall, is now groaning. Ponieważ całe stworzenie z powodu upadku nas ludzi, to całe stworzenie wzdycha teraz. We'll read verse 20 and 22. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. So the whole world is groaning in travailing and suffering. Czyli cały świat wzdycha teraz, po prostu cierpi, cierpienie jest. But it also will be delivered into the glory through the liberty of the children of God. In other words, our liberty will result eventually in their. Ale to stworzenie zostanie uwolnione kiedyś, tak jak my zostaliśmy, to uwolnienie, które nas dotyczy, również dotyczyło będzie stworzenia. The world will know liberty from this trial, from the present suffering. Świat, stworzenie będzie uwolnione od tego aktualnego cierpienia. Paul calls it here the liberty of glory. Tu Paweł nazywa to wolnością chwały. You know, Paul in Galatians he speaks of the liberty of grace. W liście do Galacjan Paweł mówi o wolności łaski. And that's what the church of God know now, the liberty of grace. The world doesn't know that. To my doświadczyliśmy tego, ludzie wierzący, świat tego nie zna. Czyli to wolność łaski, ta wolność łaski. Now we get a very important verse after verse 22, where he speaks of the groaning and laboring, like birth, like a woman giving birth. Po tym fragmencie do 22 wersetu, kiedy jest mowa o tym wzdychaniu takim przyrównaniu do tego cierpienia kobiety, czy wzdychania kobiety. We know when a oczywiście podczas rodzenia. When a woman is in childbirth, the pains become more severe and closer together. Kiedy zbliża się poród, to te bóle są coraz bardziej są regularne i coraz szybsze, coraz po prostu częściej występują. I know because my wife had six children. I didn't suffer. No, o tym coś mogę powiedzieć, bo po prostu mieliśmy szóstkę dzieci. I only know indirectly. Nie bezpośrednio, od mojej żony wiem to. Not personally, but osobiście tego nie doświadczyłem. So, but that's creation. It's groaning. It's in pain. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jest ból odnośnie stworzenia, że jest to wzdychanie. Tak. Now let's look at verse 23. Ale w 23 wersecie możemy przeczytać sobie, a nie tylko ono, czyli stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Yeah, this is a really important verse. This is a verse I want you to take home with tonight in your head, even if you forget it. To jest bardzo ważny wiersz. Chciałbym, żebyście go zatrzymali, żebyście go zapamiętali, idąc do domu. Nawet jeżeli inne rzeczy zapomnicie, to ten werset sobie zapamiętacie. The world is suffering. The world is groaning. Czyli stworzenie, czyli świat wzdycha.
But not only that, Paul says, not only that, so are we. Ale mówi Paweł, nie tylko stworzenia, ale również my. In other words, what Paul is saying is that we are not exempt from this. Because we're just because we are believers. Czyli innymi słowy Paweł mówi, że nie jesteśmy wyjęci spod tego, dlatego że jesteśmy wierzący. Yeah, you know, everything that happens to people who are not saved happens to us. Wszystko, co spotyka ludzi niewierzących, dotyka również i nas. You know, we get cancer, we get sick. Również mamy raka, również chorujemy. We have depression, we get in car accidents, we have tragedies. Mamy depresje, są różne wypadki samochodowe. So there's no exemption for us, but czyli nie ma, nie różnimy się, to te doświadczenia podobne są, ale we get this wonderful statement. We who have the first fruits of the Spirit, we have the Spirit. Różnica jest taka, że my posiadamy zaczątek Ducha, czyli mamy Ducha Świętego. And the Spirit, even though we are groaning and suffering, is telling us that there's a redemption of our body which is coming. Czyli nawet jeżeli wzdychamy, to ten duch, który mieszka w nas, przekonuje nas, czy przypomina nam o odkupieniu. In other words, the suffering that we experience is not futile. Czyli to cierpienie, którego my doświadczamy, nie jest po prostu wieczne, nie jest docelowe. Because it's going to end in glory. Ponieważ zakończy się to chwałą dla nas, w nas. Not just glory, but glory connected with Christ. To będzie to tylko możemy użyć, że jest to chwała, ale jest to chwała, która odnosi się, czy jest połączona z właśnie Chrystusem. Like, we'll be associated with Him in that glory. My będziemy połączeni, będziemy złączeni razem z Nim w And so our sufferings now are also connected with Him. Więc te cierpienia nasze również są właśnie powiązane z Nim. Even though they're the same sufferings everyone else suffers, the Lord says, "No, you're suffering now with Him. He's with us in it." Taka jest różnica. Nawet jeżeli doświadczamy cierpień, to taka jest różnica. My jako ludzie wierzący, on albo cierpi razem z nami. We read that in verse 17. W 17 wersecie było to napisane. And you know, when the Lord Jesus was in the world, kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi, he suffered. On również cierpiał. But he suffered voluntarily entering into death. On cierpiał dobrowolnie aż do tego, że poszedł w śmierć. He was not mortal, he was not subject to death. On nie był poddany śmierci, taka różnica była między. He was the sinless one. On był bez grzechu, bezgrzeszny. But he tasted death for us. He entered in. Ale zakosztował śmierci za nas. That we may be glorified with. A żebyśmy byli uwielbieni razem z nim. But you know, one of the things that because of this reality of suffering and the Christian suffering. Ale z powodu tej realności cierpienia i dotyczy to również ludzi wierzących, chrześcijan. You see, there's a lot of energy by man naturally to ease suffering, to relieve suffering. That's a natural thing. Naturalną rzeczą jest to i dużo energii jest poświęcone, żeby odrzucić to cierpienie, uniknąć tego cierpienia. And you know, one of the things, striking things is that in the early days of Christianity, the Christians were caring for people who were suffering. To, co jest zastanawiające, pierwsi chrześcijanie troszczyli się o tych, którzy właśnie cierpieli. You know, the pagans would say, why are they doing this? Poganie zastanawiali się, dlaczego oni to robią. You know, they would have unwanted babies, they would just leave them by the riverside so the wolves can come and eat them. You know, the pagans. Was, yeah. If they had children they didn't want, they would just leave them. But the Christians would come and pick the babies up.
poganie zostawiali na przykład dzieci jakby na pastwę losu, a jednak chrześcijanie tymi dziećmi zajmowali się później. Yeah, Brother William Kelly pointed this out to me in his commentary on Romans. W komentarzu brata Kelly'ego dotyczącego listu do Rzymian. And he mentioned that a lot of our in our Western world, our hospitals, and it started by Christian groups. Określone jest tam w komentarzu, że w zachodnim świecie bardzo dużo szpitali założonych zostało przez ludzi wierzących, chrześcijan. But you know, we all realize that relief from suffering and sickness and so on is only can be temporary now, because the ultimate thing is we are mortal. There's death. To uwolnienie od cierpienia tutaj na ziemi może być tylko tymczasowe, bo wiemy, że ostatecznie ludzie umierają. And we have this hope of glory, and he says the redemption of our body. Ale mamy nadzieję chwały, czyli mamy odkupienie naszych ciał. To jest jakby nasza nadzieja. So let's go to 1 Corinthians chapter 15. Otwórzmy 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. We're doing good for time, I guess. 1 Corinthians chapter 15. We'll read, Brother Peter, verse 44-50. Od 44 wiersza do 50 przeczytamy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nie jest skażone. So we saw in Romans chapter 8 that the Holy Spirit would raise up our mortal body. We saw that in Romans 8 verse 11. W 8 rozdziale 11 wiersz listu do Rzymian czytaliśmy, że Duch Święty wzbudzi nasze ciała. And that this Holy Spirit tells us, witnesses to us, that there is a coming redemption of our body. Czytaliśmy też, że Duch przekonuje nas, mówi nam, że jest nadchodzące uwolnienie, odkupienie naszego ciała. But in Romans chapter 8 he doesn't go into any details. Ale ten 8 rozdział listu do Rzymian nie wchodzi w szczegóły tutaj, detale. But here Paul gives us some details. Ale w 15 rozdziale do Koryntian apostoł Paweł mówi troszeczkę detali tutaj. Actually chapter 15, the whole subject is the resurrection of Christ and the resurrection of the saints. W ogóle 15 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu, mówi o wzbudzeniu Chrystusa i nas ludzi również wierzących. And sometimes I wish Paul would give us more details, but in this case he gives us a lot of details. W niektórych przypadkach życzyłbym sobie, żeby Paweł dał nam szczegółów może troszeczkę więcej, ale tu akurat ten 15 rozdział daje nam bardzo dużo. The first comment we should make is on verse 44. Pierwszy komentarz do wiersza 44. Paul says our body is a natural body and there will be a spiritual body. Czyli pierwszy punkt, mówi Paweł, że to ciało, które teraz mamy, jest naturalne, ale kiedyś będzie duchowe ciało. And I like the idea where he says it is sown a natural body. Co? Sown. I don't know the To ciało będzie zasiane, jakie jest tutaj uczy. Does it have that in Polish? Tak. Yeah. Yes. Okay. The idea here he's speaking of is death. Jest tutaj mowa o śmierci.
śmierć. His death, Jesus' death? No, our death. Odnośnie śmierci naszej jest tutaj mowa. Yeah. So, our present condition is our body is a natural body, and that it'll when it dies, it is like almost like it's being planted. Czyli jeżeli umieramy, nasze ciało umiera, to tak jakby zostało zasiane. We know that it turns to dust and particles and everything. Oczywiście wiemy, że się rozkłada i tak dalej. But the fact is, when you sow something, when you plant something, that means you expect something will come up. Ale fakt jest taki, że jeżeli siejemy coś, to oczekujemy, że coś powstanie, później coś urośnie z tego. If you plant corn, jeżeli zasiejemy ziarno, eventually, hopefully, you're going to get ostatecznie, że będzie, będzie owoc. That's why Paul uses this figure of sowing. Więc używa Paweł takiego obrazu odnośnie siania. Because notice he says it will be raised a spiritual body. Więc wzbudzone zostanie duchowe ciało. So what does he mean when he says natural body, spiritual body? O co chodzi, jeżeli mówimy naturalne ciało, duchowe ciało? The best example that we can look at is the Lord Jesus himself. Najlepszym przykładem jest osoba Pana Jezusa. Remember in Luke's Gospel chapter 24 when the Lord Jesus appeared to the disciples after the resurrection. W 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus ukazuje się uczniom po zmartwychwstaniu, they thought he was a spirit, a ghost. Oni myśleli, że to jest duch. They were afraid. In fact, he didn't use the door. He just on nie użył drzwi, żeby do tego pomieszczenia wejść, po prostu objawił. But so they thought he was a spirit. Więc oni myśleli, że jest to duch. And he said, no, touch, see my hands, see my feet. Możecie dotknąć mnie. He said, give me something to eat, and I'll prove it to you. Dajcie mi coś do jedzenia, to ja udowodnię wam. So he ate some nice broiled fish. Więc dali mu rybę. So this, brothers and sisters, is something totally revolutionary, totally different from what we know in this creation. To jest zupełnie rewolucyjne, to jest zupełnie różne od tego, co my znamy i co dotyczy stworzenia dzisiejszego. See, what we see there in the Lord Jesus' resurrection, what will be in this new creation that's coming. To, co widzimy w przypadku Pana Jezusa po zmartwychwstaniu, to będzie miało miejsce podczas tego nowego stworzenia. See, we're not raised just as spirits, but there's an actual physicality. Czyli nie zostaniemy wzbudzeni jako duchy, ale będzie fizyczność tego, będzie można dotknąć. So it is a body, but it's a spiritual body. Więc jest, widzicie różnicę, jest ciało, ale również jest duchowe ciało, jest różnica między tym. So when the Lord Jesus was walking with the two disciples on the road to Emmaus, he could change his appearance. Kiedy Pan Jezus szedł w drodze do Emmaus, to zmienił się tak, że uczniowie nie poznali go. He can walk into the room without using the doors. Mógł wejść do pokoju, nie używając drzwi tutaj wejściowych. But he was not a spirit. Ale nie był duchem. But this is what Paul is saying, is this will be our experience for eternity. To o tym mówi Paweł, to będzie naszym doświadczeniem, jeśli chodzi o wieczność. We will be the spiritual body, we'll be like Christ. Będziemy mieć to duchowe ciało, będziemy podobni do Chrystusa. He says albo jak Chrystus. Philippians 2, this lowly body, he uses the word lowly there. W liście do Filipian apostoł Paweł używa to znikome ciało. Here he uses the word natural. Tutaj mówi naturalne ciało. But it'll be transformed like unto his glorious body. On będzie przemienione w chwalebne ciało. It's good news, brothers and sisters. To jest dobra informacja, wiadomość, bracia i siostry. It's good news for some of us who are getting older, anyway. To jest szczególnie dobra wiadomość dla tych, którzy zastarzeli się. And there's two words here that Paul uses. He uses corruptible and he uses mortal. Są dwa słowa tutaj użyte przez Pawła. Mówi cielesne i mówi znikome. Yeah, he describes
our natural body as being corruptible and being mortal. Nasze ciało mówi, że jest znikome i cielesne. No. Yeah. So actually there's two different ideas connected with that. Skażone może. No. Yeah. Like corruptible means subject to decay. That perishable. Karzone, rozkładające, które może rozłożyć się. You know, when you buy groceries, some things are perishable and some things are non-perishable. I don't know if you have that expression. Like, some things you have to put on the fridge, but some things you can leave on the cupboard. Są niektóre rzeczy, które trzeba do lodówki dać, a niektóre nie. No, taka różnica. Ulegające zniszczeniu. You have to put the meat in the freezer, but you can leave the cereal in the cupboard. No tak, są różne artykuły, niektóre musimy do lodówki, czyli niektóre rozkładają się, niektóre ulegają temu skażeniu, inne nie. Tak. See, one is perishable and one is not. One is corruptible and one is not. So, that's the idea of this word, is that we are, our body is subject to decay. Czyli nasze ciało jest przedmiotem znikomości takiej, czy do... The opposite of that is incorruptible. Przeciwnością jest nieznikome. And immortal. Not subject to death. Nie podlegające śmierci. Well, let's just read the verse that may help us. Let's read verse 52 and 53. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostają, jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. So, we are in a body now that is subject to decay and also can die, subject to death. Czyli nasze ciało podlega śmierci. But the resurrection will change that. With the new body, there's no decay and can never be death again. Ale zmartwychwstanie zmieni ten stan rzeczy, nie będzie podlegało już śmierci. So, you know, when I read this corruptible, subject to decay or perishing, you know, when you get older, you really feel that. Czytamy to skażone albo śmiertelne, to rzeczywiście, kiedy obserwujemy nasze ciało, to doświadczamy tego. Szczególnie jeśli już mamy lata. Like I once said, you know, I've lost my hair, I'm losing my teeth, I'm losing my memory. No więc mówi się, straciłem moje włosy, zęby i pamięć. And I'm also losing the cartilage in my knees. I've got to get a new knee. Ale jeszcze to mam tutaj dodatkowe mankamenty, jeśli chodzi o kolana, więc potrzebuję nowe kolana. Next year. przyszły rok są zaplanowane. I went to the doctor for the check the knee. He says I need a new knee, so. Byłem u doktora, lekarza, który powiedział, że potrzebuję nowe kolana. So the nurse, first she wanted to measure how tall I was. Pielęgniarka zmierzyła, ile wzrostu miałem. Yeah, so I didn't check beforehand. I don't know what the metric is, version, but she said, Mr. Reynolds, you are 5'11". I don't know what that is. Okay. I will not really. Okay. But the idea. I said, no, I'm not. No, I'm 6'1", which is like two, couple more centimeters taller. Podczas mierzenia wzrostu pielęgniarka powiedziała, ile mam. Yeah. Ja oponowałem, bo wydawało mi się, że
jestem wyższy. I said, your machine is wrong because I was this height. I was. Zacząłem dyskutować, że maszyna jest złą, no bo jestem wyższy przecież. And I said, do you mean? I said to her, do you mean that I'm shrinking? Czyli no po prostu obruszył się, po prostu nie chciał uwierzyć w ten powiat. And she, yeah, essentially, yes, you were shrinking. So. Czyli zapytał, czy obniżył mu się wzrost? I'm decaying. That's just no other word. Jest to normalne, że no, po prostu proces jest taki. Okay, but I have this wonderful hope I'm looking forward to. Ale mam piękną nadzieję. Glorified spiritual body. Uwielbionego ciała. Yeah. Duchowego ciała. Now, if we look at verse 48, we should read verse 48 and 49. Jeszcze raz 48 i 49 werset. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Basically what Paul is saying here, we're going to be, as we were like Adam, we will be like Christ. Czyli mówi Paweł tutaj tak, jak byliśmy podobni do Adama, tak będziemy podobni do Chrystusa. As we were like the first man, Adam, we will be like the second man, Christ. Yeah. Czyli tak jak byliśmy podobni do pierwszego człowieka, Adama, tak będziemy do drugiego, czyli Chrystusa. He speaks of the man of the earth, the man of dust, and the man of heaven, the heavenly man. Czyli jest różnica, mówi o człowieku ziemskim, czyli z tego prochu ziemi, ale mówi również o tym niebiańskim, czyli Chrystusie. It says, so are we have borne the image of the man of dust, verse 49. Czyli mieliśmy obraz ziemskiego, czyli tego takiego ziemskiego człowieka. We will bear the image of the heavenly one. Ale będziemy kiedyś mieli ten obraz niebiańskiego. This is an amazing word when he says that we as descendants of Adam that we are dust. To jest interesujące, że jako potomkowie Adama nazywani jesteśmy dust, czyli proch. Okay. Proch. Can I explain the word, like the Greek word? I understand. Yeah, okay. It's like dirt from the ground, but very very fine, like dust, you know. Mm-hmm. Czyli to jest proch, brud jakby ziemi. Pył. It's like the ladies, if you dust your house, maybe the husband does it, I don't know, but if you dust, that's the word, you know, when you... No, to właśnie dotyczy na przykład spontania pyłu. And someone has said that the dust in your house, is 70% of it is you. Mówi się, że 70% kurzu w naszym domu to 70% to jestem ja. Because the body sheds cells every day. Ponieważ łuszczymy się ciało, czyli skóra nasza. Yeah, 30% maybe like particles from outside, pollen. 30% to może coś takiego zewnętrznego. So ladies, when you're sweeping up the dust, you're sweeping up you. Kiedy wycieracie, siostry, jeżeli wycieracie kurz, to wycieracie część obok siebie po prostu. You're putting yourself in the garbage can. czyli wyrzucamy część swojego ciała do kosza. To jest tak tutaj opisane po prostu. So it's very humbling, isn't it? Jest to takie upokarzające nas. But what a hope, what a grace that we've been given of this spiritual body, this glorified body. Ale mamy nadzieję, jest to wspaniałe, że będziemy mieć to duchowe ciało kiedyś. Now there's another important verse here, verse 50, maybe we can read that. 50. werset jest również ważny tutaj. Opowiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nie skażone. So,
You know, we often say we can't go to heaven because of sin. And that's true. Często mówimy, że nie możemy pójść do nieba z powodu grzechu. But to oczywiście prawda. There's more to it than just that. Ale nie tylko. Yeah. Our natural bodies could not be able to bear the glory of heaven. Nasze naturalne ciała nie mogłyby znieść chwały niebiańskiej. Paul uses the terminology here, flesh and blood, to describe what he previously called the natural body. To, co wcześniej nazywał naturalnym ciałem, to tutaj nazywa ciałem i krwią. Flesh and blood are present condition. Cannot inherit the kingdom of God. Czyli nasze aktualny stan naszego ciała, nasze ciała nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Even if you were sinless, nawet gdybyśmy byli bez grzechu, you could not be translated into that kingdom of glory. Nie moglibyśmy być przeniesieni do tego Królestwa Chwały. Without this change, without this connection that we have with Christ. Bez tej zmiany połączonej z osobą Chrystusa. You know, when men go in outer space, they are in a capsule and they wear a suit and so on. Kiedy ktoś wylatuje w kosmos, to musi mieć kombinezon. Because the human body is not designed for that those conditions. Ponieważ ludzkie ciało nie jest zaprojektowane, nie jest przygotowane do tych warunków tam kosmicznych. Yeah. I don't know if you heard about it, but there was a submersible vehicle off the coast of Canada that went down to see the Titanic. To też dotyczyło tego wypadku, który był, ta kapsuła, która spuszczona została do oceanu, żeby penetrować tam wrów. Titanica. Is a crazy thing to do. W mojej opinii to było troszeczkę szalone, ale the pressures, the depth is so great, you know, just crushed that. Czyli ciśnienie, które tam było, te warunki po prostu były takie nieodpowiadające nam, ludziom, no nie mogliśmy wytrzymać. Ludzie nie mogą tego po prostu wytrzymać. You know, it shows sort of the hubris and pride of man to think that he can, you know. Czyli pycha ludzka sprowadziła ludzi tam. Ale jakby nasze ciała, nasze ludzkie ciała nie są przygotowane do tego typu warunków. Just as a side note. To takie na marginesie. I found it really weird that the submersible was called Titan, named after the same god that the Titanic was named after, the Greek god, the Titans. Nazwa Tytan, to tak samo Titanic, to odnosiło się do tego bóstwa greckiego, nie? We need this change, and this change is coming for us. Czyli potrzebujemy zmiany i jest nam obiecana. So we can read verse 51 and 52. Wiersze 51 i 52. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostają jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. So this is very similar to what we have in 1 Thessalonians chapter 4, isn't it? To jest bardzo podobne do tego, co mamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział. The dead in Christ will rise first, and we which are alive and remain will be caught up together with them. Czyli ci, którzy umarli, którzy zasnęli w Chrystusie, oni wzbudzeni zostaną najpierw, a potem ci, którzy pozostali przy życiu, zostaną również pochwyceni. But the difference between 1 Thessalonians 4 and what we have here is that there it's he doesn't speak of the change, he just speaks of the resurrection and the rapture. Catching away. Różnica pomiędzy tymi fragmentami pierwszym do Tesaloniczan i tutaj jest taka, że tam nie pisze apostoł Paweł o przemianie, tak nie opisuje tego. But here he speaks about the actual change, but not the rapture. Ale tutaj nie ma mowy o pochwyceniu, ale jest mowa o przemianie. Because his focus here is the resurrection, not the catching away. Ponieważ tutaj punkt ciężkości jest na zmartwychwstaniu
zmartwychwstaniu położony, a nie pochwyceniu. But it concerns the same people. Ale dotyczy tych samych ludzi. Those that are mortal, those that are dead, and those that are alive. Czyli ci, którzy są umarli, których znikome ciała, czy śmiertelne ciała. So, tak? Technically, there could be a little some time between the change and the actual catching away. The twinkling of an eye is the resurrection, is the change. W mgnieniu oka to jest ta przemiana, po prostu pochwycenie. You know, when the Lord Jesus ale to, ale ta przemiana może troszeczkę czasu potrwać. When the Lord Jesus ascended in Acts chapter 1, he didn't go up really quick, he just went up. W Dziejach Apostolskich, pierwszym rozdziale, kiedy Pan Jezus wzniósł się do nieba, to trwało po prostu czas jakiś. And, you know, hours, maybe two. Może godzinę, dwie, mówię brat. We'll just go back to Romans 8, we'll just close it off. Zamkniemy, wracając do 8 rozdziału, bo już minął czas. You've been very patient. Byliście bardzo cierpliwi. At least you're still awake anymore. Okay. Romans chapter 8. Paul says in verse 24 and 25. We'll read those verses. W 24 i 25 wierszu mówi Paweł: w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Paul speaks here of this as being our hope. He speaks of this hope because we don't yet see. Mówi tutaj Paweł o nadziei, ponieważ nie widzimy czegoś. There's a difference between hope and faith. Jest różnica między nadzieją a wiarą. Faith is believing what God has said, believing in His word. Wiara to jest uwierzyć w coś, co Bóg powiedział, Boże słowo. But the idea of hope gives us the idea of encouragement. What is ahead? What is coming? Natomiast nadzieja to jest sens takiego zachęcenia, bo dotyczy czegoś, co nadejdzie. And I have a little illustration that I use to describe that difference between faith and hope. Użyję pewnego obrazu, żeby pokazać różnicę między wiarą a nadzieją. Just imagine you have to be somewhere at a certain time. Wyobraźcie sobie, że musicie być w jakimś czasie w innym miejscu. And a friend says to you, oh, I know a shortcut where you can get there earlier. I przyjaciel mówi wam, możecie, ja znam drogę, skrót taki, dzięki któremu będziesz tam po prostu wcześniej. He says, if you walk through the train tunnel, there's a train tunnel, if you walk through that, you'll get to your destination ahead of time. Mówi, przyjaciel, jest taki tunel, tunel kolejowy pociągu, gdzie jeżeli użyjesz go, jeżeli pójdziesz tunelem, będziesz po prostu wcześniej. And the train doesn't come to such and such a time, so you'll make it, there's no problem. A ja wiem, że pociągu do tej i do tej godziny nie będzie, tak, że możesz iść. Hopefully it's a Swiss train. Carski pociąg, więc będzie o czasie. Anyway. Faith is because your friend is trustworthy. Wiara mówi o tym, że ponieważ przyjaciel jest godny zaufania, and because he has never lied to you before, nigdy nie skłamał mi, you believe what he has said, you trust him. Ufam mu i wierzę w to, co mówił. So you go into the train tunnel. Więc idę do tego tunelu. So that's faith. To odnośnie wiary, tak można. That's the Christian life. We believe what God said. To jest życie nasze. Wierzymy w to, co powiedział Pan. We've entered the train tunnel. Idziemy do tego tunelu. We're on our way. Idziemy prosto. But so the guy's in the train tunnel, and it's pretty dark, and he's starting to get worried. No ale jak to w tunelu bywa, po pewnym czasie jest tam ciemno, no i zaczyna się ta osoba denerwować. And albo martwić. He sees a little speck of light at the end of the tunnel. He sees some light. Na końcu tunelu widzi światło. And it's not the train. Ale to nie jest pociąg. It's sunlight. To jest światło z
słoneczne. All of a sudden now he has hope. Więc ma nadzieję. Right. It's not faith, hope. He's encouraged. Oh yeah, I'm gonna make it. Czyli taka różnica. To jest właśnie nadzieja. Czyli widzi już ten koniec. Jestem po prostu nadzieja. Będę zaraz tam. And so this is what Paul is saying here: is the Holy Spirit is giving us this hope. O tym mówi Paweł tutaj, że Duch Święty daje nam tą nadzieję. And so we'll close with two verses. I won't comment on them, but we'll just read them. Zakończymy dwoma wersetami, nie będę ich już komentował, tylko przeczytamy. 2 Corinthians chapter 4. 2 Koryntian, 4 rozdział. Verse 17. 17 werset. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. And we must read verse 18. I 18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. And 1 Peter chapter 5. I pierwszy list Piotra, rozdział 5. 1 Peter chapter 5, we read verse 10 and 11. 10 i 11 werset. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Amen. To him be the glory. Amen. Jemu niech będzie chwała.